dyskutowaliśmy o strategii dla Polski Zachodniej. Nie tak dawno, bo przedwczoraj mieliśmy okazję wspólnie z panią minister być w Szczecinie, gdzie wspólnie z 5 marszałkami Polski Zachodniej wręczyliśmy pani minister stosowny dokument. Strategia dla Polski Zachodniej. Mamy nadzieję, że ten dokument przełoży się na nowe możliwości, nowe inwestycje, nowe programy, projekty, które będą realizowane w 5 województwach Polski Zachodniej. Ale dyskutowaliśmy też o tym, co zrobić z regionami trudnymi w naszym województwie. Jednym z nich, takim pewnym symbolem, jest Wałbrzych i jego okolice. I tutaj również pani minister ma dla nas kilka ciekawych w tej kwestii informacji. Natomiast nie ukrywam, że tym tematem głównym, od którego zaczęliśmy i który zajął nam najwięcej czasu, była jednak kwestia PPP, bo to projekt, który my uważamy za nasz sztandarowy i myślę, że również z punktu widzenia ministerstwa on jest istotny. Także może tyle tytułem wstępu. Ten projekt wrocławski traktujemy jako projekt pilotażowy dla całej Polski w tym sektorze drogowym. Transport drogowym, no nie nawet nie transportowym, tylko drogowym, węższy sposób to traktując. I oferujemy województwu nasze jakby całkowite doradztwo. Jesteśmy w tej chwili w procesie przygotowywania właśnie takich, no tych wszystkich papierów, tak? Tego, jak taki projekt rozruszać. Województwo nam tu bardzo pomaga. Myślę, że na przełomie drugiego, trzeciego kwartału będziemy gotowi w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, żeby przedstawić czy przekazać województwu nieodpłatnie oczywiście taki pakiet dokumentów, które umożliwią jakby start tego projektu. Widzieliśmy się z panem marszałkiem 2 dni temu w Szczecinie, gdzie odbierałam od 5 marszałków program Polski Zachodni. To jest dla nas bardzo ważny program, ponieważ to jest pierwsza strategia ponadregionalna, w której udział bierze kilka regionów, zainicjowana przez marszałków tych województw. Ponad rok temu marszałkowie pytali, czy ja włączę się również w pracę nad taką strategią. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w tę pracę się włączyło, finansując wiele ekspertyz, jakby patronując temu przedsięwzięciu. I w tej chwili poza działającym programem Polski Wschodniej, natomiast jak Państwo wiedzą, ten program był jakby stworzony przez rząd, to nie był program stworzony przez samorządy tamtejsze. Mamy jedyne założenia do strategii, ponieważ strategią stanie się ten program, kiedy ja go przedłożę Rady Ministrów. Założenia do strategii wypracowane przez 5 regionów i tworzy się jeszcze jedna taka strategia w Polsce, Śląsko-Małopolska. Natomiast ta rzeczywiście jest pierwsza. Jest to pierwsza próba zbudowania spójnego dokumentu dla wszystkich 5 województw, nie zbitka 5 strategii wojewódzkich, bo to właśnie głównie to, jak było problemem moim i chyba też marszałków, żeby to nie była suma strategii wojewódzkich, tylko żeby to był program, który pokazuje, jaki wpływ ma ten obszar Polski, 1/3 Polski, na całą resztę kraju, jakie ma specjalne potrzeby, jakie specjalne projekty trzeba w ramach tego programu realizować. Teraz jakby pałeczka jest po stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jeśli chodzi o ten program. Ja jestem przekonana, zresztą to deklarowałam marszałkom w poniedziałek, że ten program w tym naszym pakiecie dokumentów strategicznych, który tworzymy w ramach rządu, będzie miał swoje miejsce i się znajdzie. Ja dopowiem tylko, jeśli chodzi o kwestię partnerstwa publiczno-prywatnego, o którym mówiła przed chwilą pani minister. My przekazaliśmy do MRR-u wszystkie dokumenty, które do tej pory udało nam się w tej kwestii stworzyć, czyli nasze opracowania, nasze analizy, ale też nasze doświadczenie praktyczne, jakim była pierwsza próba wyłonienia wykonawcy. Mamy już wytypowany pakiet dróg do kolejnego etapu PPP. Teraz czekam na tę dokumentację i wspólnie podejmiemy decyzję o uruchomieniu tego programu już w wersji, nazwijmy to, gotowej. I zakładamy, że jeżeli program zakończy się sukcesem, to tak wspomniała pani minister, ma być gotowym pakietem zestawu dokumentów i działań dla pozostałych samorządów, żeby mogły realizować swoje projekty drogowe. Tak właśnie. Jeżeli są jakieś pytania, to... Właśnie, jakie przedsięwzięcia chciałby pan realizować przy pomocy tego partnerstwa? Przede wszystkim to, o których mówimy już od kilku miesięcy, czyli drogi. Drogi są największą bolączką na Dolnym Śląsku. Sieć jest bardzo gęsta, natomiast ilość pieniędzy nie wystarcza na utrzymanie tych dróg, przede wszystkim na odbudowę, bo one są często bardzo mocno zdekapitalizowane, ale bierzemy też pod uwagę różne projekty. Pojawił się pomysł realizowania w
w ramach partnerstwa na przykład obiektów służby zdrowia. Mamy problem z finansowaniem przebudowy lub budowy nowych szpitali. Widać to chociażby po tym, jak skomplikowana jest struktura finansowania obecnie budowanego nowego szpitala wojewódzkiego, więc gdyby ten pomysł i ta idea została przetestowana w praktyce, z pewnością również przy tego typu inwestycjach mogłaby być stosowana, a praktyka europejska i światowa pokazuje, że tak naprawdę w ramach PPP można budować niemalże wszystko.